Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na 8. edycję festiwalu Filmy Świata, ale Kino Plus, na którym zostanie pokazany m.in. film Bachmana Gobaldiego Czas nosorożca. Po raz pierwszy obejrzałem ten film na festiwalu w Busan w Korei Południowej, gdzie Bachman Gobaldi przedstawiał go osobiście. Był powitany jak król. Rzeczywiście Azjaci i ludzie, którzy są związani z kulturą kurdyjską, doskonale rozumieją wagę tego filmu. Bachman Gobaldi jest najwybitniejszym przedstawicielem nieistniejącej kinematografii, nieistniejącego kraju Kurdów. Całą swoją twórczość poświęcił właśnie kulturze kurdyjskiej. Kiedy oglądałem ten film, miałem wrażenie, że obcuję z absolutnym arcydziełem. Jeżeli chodzi o stronę formalną, ten film jest zachwycający. Przypomina najwybitniejsze dokonania Andrzeja Tarkowskiego, czy też twórców wizualnych, którzy przede wszystkim w poetyce, w nastroju, poprzez kolorystykę starają się coś opowiedzieć niesłychanie istotnego. Nie tylko o historii, ale właśnie o kulturze, o przeżyciach, o doznaniach. Na festiwalu zostanie pokazanych aż 20 filmów, z tego 17 będzie miało swoją polską premierę i oczywiście Czas nosorożca jest jedną z nich. Zapraszam Państwa bardzo gorąco, bo to jest jedyna okazja, żeby obejrzeć tak wybitne, niezwykłe, oryginalne dzieła, które później chyba jednak nie znajdą się w oficjalnej dystrybucji. To jest festiwal z żywiołową publicznością, z kapitalnymi osobistościami, które też na ten festiwal przyjeżdżają właśnie po to, aby zanurzyć się w kulturę egzotyczną, azjatycką i innych krajów, aby przeżyć coś mocnego, niezwykłego.